Siemanko, z tej strony Elio Patari Retrofan. Dzisiaj nie wiem, czy longplay, czy walkthrough, no które z tych dwóch, to zdradzone będzie w nazwie filmiku, bo ja jeszcze nie wiem, ale spróbuję dzisiaj dojść jak najdalej lub przejść jedną z najwspanialszych gier na małe Atari, najwspanialszych polskich gier i w ogóle, czyli Fred. Gra pod każdym względem genialna i kiedyś jak spotkam autora tej gierki, to przybiję mu taką piąteczkę z uśmiechem w podzięce za te piękne lata, 30 lat temu jak w to grałem i za te odświeżenie sobie tej gry teraz. Także zapraszam do obejrzenia materiału. Mam nadzieję, że będziecie się też dobrze bawić tak samo jak ja, bo ja na pewno się będę świetnie bawił przy tej gierce. Zapraszam. Ok, Fredzik się ładuje już z dyskietki. Jest to nie tylko pewnie dla mnie, ale jedna z najpiękniejszych gier, jakie ukazały się na małe Atari. Myślę, że większość z was tak myśli. Jest to moje na pewno top 3 tych najlepszych gierek. A dodatkowy plusik, fajna sprawa, że jest to gierka polska. I mega szacun dla twórców za coś takiego. Ok, mamy ekran tytułowy. Tutaj taka ważna informacja na dole jeszcze nam przeleci, że uwaga, wybór broni, kamienie dół i prawo, rozpylacz dół i lewo. Zaczynamy, nie ma co przedłużać. Dla tych, co jakimś jeszcze cudem nie wiedzą, o co chodzi we Fredzie, to chodzi o to, żeby takim prehistorycznym dziadem iść cały czas w bok, uważać na wszelkie stwory, które się pojawią, czyli jakieś żaby, ptaki, skorpiony później, jakieś inne skaczące, pamiętam też były jakieś takie malutkie zwierzaczki. Uważać na kaktusy, na rzeczki, w których możemy się utopić. Po drodze, tak jak widzicie, spotykamy takie dzbanki, w które jak rzucimy, to rozbijamy je i pod spodem są różne bonusy. Teraz akurat dostaliśmy dodatkowe życie, ale tych bonusów jest dużo więcej. Jest na przykład dodatkowy stok kamieni, jest rozpylacz, ten, który tam z boku widzimy, jest tarcza, jest czapeczka, o, która właśnie chroni nas, jak dotkniemy jakiegoś stworka. Z tego, co pamiętam, 3 razy możemy dotknąć, mając czapkę. Są buciki, które chronią nas przed utonięciem i też 3 razy możemy do wody wpaść, korzystając z jednego buta. Na dole tam mamy taki zasobnik na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak? Dobrze liczę? Na 8 rzeczy, które możemy nieść, a które wypadają właśnie z tych dzbaneczków lub na stoki kamieni, które sobie uzbieramy. Jedna taka istotna sprawa, myślę. Nie ma co rzucać kamorami do zwierzątek, których wcale nie musimy zabijać, bo kamienie trzeba oszczędzać. Teraz tego może nie czuć na początkowym etapie gry, ale później tych kamieni będzie nam brakować, a bez kamieni jest niezła dupa to przejść. Tą żabę musimy jeszcze zabić, cofniemy się na chwilkę. Obrót, rzut, nie ma. Kaktusy, jak chcemy przeskoczyć, musimy bardzo blisko podejść, bo inaczej spadniemy na nie. O, tutaj widzicie jakieś jeszcze ptaszki na dole latające. Nie mamy jeszcze rozpylacza, do tego te kamienie trzeba z bliska, czy te dzbanki trzeba z bliska rozwalać. O, jeszcze dynamit, o tym zapomniałem. Uwaga, patrzcie. I wybuchają stworki, które były na ekranie. Tylko nie wiem, czemu na mnie nie wybuchł teraz ten ptaszek tam na dole. No, nieważne. Jest to jedna z nielicznych gier na małe Atari, którą udało mi się przejść. Nie pamiętam, czy są jakieś kody do Freda, ale ja to przeszłem totalnie bez kodów. Nie jest to gra jakaś wyjątkowo trudna. Trzeba po prostu uważać. Trzeba uważać. O, czasami się pojawia kaktus w dzbanku. No i teraz dotkłem go, przez chwilkę zamigałem. To oznacza, że 1/3 naszej czapki została już zużyta. Jeszcze raz depnę, to czapka zacznie migać. Jeszcze raz w coś depnę, to czapka zniknie. Ale mam 2, czyli jesteśmy całkiem nieźle chronieni, jak na początek. A, spadniemy sobie tutaj. Ważna też rzecz w tej gierce. Aż dotknąłem, widzicie? Miga. Teraz dotknę pewnie drugi raz i zniknie. Okay. Dotknąłem jeszcze kolca na górze. Kurde. Już tą następną czapkę nadwyrężyłem. Co to chciałem powiedzieć? Zapomniałem. Aha, ważna rzecz taka, że naszym gościem możemy spadać z dowolnej wysokości i nic nam się kompletnie nie stanie. A nie tak jak, nie wiem, w gierce Mr. Robot, że upadek z drobnej wysokości to już było zabranie życia. Tutaj naprawdę gościu jest mega wytrzymały. Teraz jak widzieliście, już działam rozpylaczem.
swoją drogą nie wiem, co w tamtych historycznych czasach robi rozpylacz. Dobra, przełączymy się na kamienie, dół i prawo. Chociaż wrócimy sobie do rozpylacza, załatwimy te żaby. Teraz sobie kamienie z powrotem włączyłem. Możemy iść. Czasami ptaki strzelają z góry, także to też trzeba na to uważać, żeby nie dostać szlaga, bo szkoda czapeczki. Czapeczkę raczej trzeba oszczędzać i buty, jak się potem gdzieś uda zdobyć, na to, co się będzie działo później, bo już wiadomo, z każdym levelem będzie coraz trudniej. Tam na dole mamy taki pasek i migający punkcik, to oznacza, w którym miejscu jesteśmy i gdzie musimy dojść, także jeszcze parę leveli mnie czeka. Tutaj też musimy, tak wcześniej już pewnie zauważyliście, można spaść, nadeptując na te kamyczki takie mniejsze, to się wtedy osuniemy w dół. Przeskoczymy tą żabę, nie będziemy marnować, damy sobie na spray. No i kaktus, dobrze, że sprayem zrobiłem, bo jakbym chciał kamieniem rzucić, to bym musiał bliżej podejść i wtedy by mnie od razu dotkło. Ten spray się nawet przydaje. Ale wracamy do kamyków. No, jeżeli chodzi o grafikę w grze, jak dla mnie jest bombowa. No i jak na możliwości Atari, te cztery kolory tutaj polecieli w odcienie zielonego, ale jest bardzo ładnie zrobiona i zawsze przy takich gierkach zajebiście się zastanawiam, jak oni, kurde, upchnęli to w 64 KB pamięci. I to nie całe, bo część idzie tam na inne rzeczy, ale jak to tyle grafiki, plansz można upchnąć w tak małą ilość pamięci. Szacun totalny dla gości. Teraz nie wiem, czy zauważyć. O, jesteśmy na końcu planszy, czyli musimy wytrzymać 20 sekund w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Teraz jest pikuj, bo mamy tutaj tylko wodę, ale czasami koniec planszy jest tam, gdzie jakieś ptaki latają, trzeba uważać, żeby nas nie trafiły. No w każdym razie tutaj 20 sekund musimy wytrzymać i w tym czasie jeszcze pojawiają nam się kamyki, czasami dzbanki, więc możemy uzupełnić zasobnik o jakieś przydatne rzeczy. I znowu się zapomniałem, co chciałem jeszcze powiedzieć. Ta końcówka planszy mi zmyliła. W każdym razie gierka jest przepiękna, ma świetną grafikę, fajna ta animacja tego gościa z tym łebkiem, jak tak porusza, jak chodzi. I mamy poziom drugi. Zmiana kolorystyki, więcej wody. Zobaczymy, co będzie pod tym dzbanuszkiem. Tarcza, też fajna aha, wiem, co chciałem powiedzieć. Radzę wam robić coś takiego, co ja właśnie teraz robię. Zanim teraz skoczycie w lewo, bo się może... No, znikła mi tarcza, bo za długo myślałem. Chodzi mi o to, że jak stajecie na krawędzi czegoś, to nie dawajcie od razu joysticka góra-prawo, bo możecie depnąć w wodę. Ja podskakuję i jak on spada, wtedy wybieram kierunek i mamy pewność, że nie wpadniemy do wody. Tutaj jest gra na piksele, czyli może póki jeszcze... O, napięcie stoi, ale dotyka jeszcze ziemi, to stamtąd nie spadniemy. Mam jakąś kaczuszkę i pająka. Przełączymy się na spraya, zobaczmy. O, buciki. I to nas teraz chroni przed wodą, jak wpadniemy. Będziemy mogli popadnieć do wody, przejść się jakiś tam kawałek tą wodą. Zabijemy tego ptaszka, żeby nam nie zrobił krzywdy. Będziemy sobie... O, tego się nie udało. Jeszcze raz. I zabijemy sobie tą kaczuszkę. Stajemy na krawędzi, do góry i teraz bok. Hop. Przełączymy się na spray. Mam tarczę. Teraz tutaj też, żeby nie spać do wody, musimy taki trik zrobić. Teraz też do góry i w bok dla pewności. Tutaj na ten dzbanek się nie skuszę, mimo że mam buty, ale szkoda marnować buty, bo z dzbanką może być różnie, a buty się mogą przydać w awaryjnych sytuacjach. Dobra, włączamy spraya. Poczekam, aż te kaczki się rozdzielą i spadniemy na dół i je wysiekamy. Jedna, druga i przełączamy się na kamyki z powrotem. Mamy spraya. Jeszcze dwa miejsca w zasobniku. Też trzeba uważać właśnie, czy zasobnik czasami nie jest pełny, z tego względu, że coś fajnego może nam wypaść, a nie będziemy miejsca, żeby to wziąć. Wtedy jest dupa. Wtedy ja tak przynajmniej robię, wystrzeliwuję sobie kamienie, tak żeby jakiś stok mi stamtąd zniknął i żebym miał miejsce na to, co jest potrzebne. Tutaj musimy znowu na piksele, na piętach stanąć, do góry i w bok. I się powinno udać przeskoczyć. Tutaj to samo. I tutaj na liana skoczyłem, czy co to tam jest. O, strzelił, ale udało się minąć. Widzieliście to? Jaki pic?
teraz, żeby nie wpaść do wody, też musimy na piksele, nie na centymetry. Mój supercharger rozregulowany na maksa na razie daje radę. Tutaj też na pikselki sobie staniemy. Tylko ptaki na razie lecą, musimy poczekać aż odleci do góry. O nie, wpadłem do wody, ale miałem na szczęście buciki. Czyli 1/3 bucika już nam się zużyła. Kurde, te ptaki niech nie umiewają uciekać. Góra, góra, skaczemy. Spróbujemy zabić. Udało się, teraz znowu na piętach. Ach! No i dobra, zaraz but nam zacznie migać. Dobra, przemyślimy się spray. Ale mamy dodatkowego buta, czyli mamy dwa buty, dwa czapki, dwie czapki. To już nam daje naprawdę fajne bezpieczeństwo. Tego ptaszka sobie sprzątniemy. I teraz tak, mając buty, możemy się połasić na ten dzbanek na dole, ale wtedy będziemy musieli kawałek wodą przejść, a ja tak nie robię. Ja się boję, że buty mogą być wartościowym towarem później, a ja go nie będę miał. Jakichś tam trudniejszych częściach danego levelu. Poskaczamy po linkach, spróbujemy jeszcze pajączka zabić po drodze, udało się. No i zaraz powinien być koniec levelu drugiego. Ptaszka zielonego nie trafiłem, kurde. Przełączymy się na spray i sprayem spokojnie. Kaczki są wysokie, więc można rzucać z ziemi od razu kamykiem. Tak głowy dostają i skok spięty. Dobra. Kamieni mamy tylko jeden stok plus to, co jest aktualnie używane. To nie jest za dużo, trzeba oszczędzać. Bo pamiętam generalnie, że później jest straszna bieda z tymi kamieniami. A już jest totalna dupa, jak zginiemy. Zaczynamy level od początku, nie mamy nic. Ani kamieni, ani spraya, ani butów. Potem już te życia schodzą momentalnie, bo co dotkniemy jakiegoś stworka, to automatycznie, no, skoro nie ma czapki, to zabiera nam życie, giniemy. Tutaj też są takie kolce w suficie, widzicie? To też lepiej w to nie dotknąć, bo zabierze nam czapkę. Na górze mamy dzbanek. Drugi dzbanek, kurde, no tam by się przydało pójść. Może tutaj będzie taka możliwość, zobaczmy zaraz. Nie będzie możliwości. No trudno. Trzeba na początku wybrać inną drogę. I to jest reszta moich kamieni. Już nie mamy żadnego stoku kamieni. Mamy 1,5 spraya. Tylko tyle kamieni, co widać. Dlatego jeżeli... O, ale mamy koniec levelu. Musimy teraz 20 sekund odczekać. Pozbieramy sobie jakieś bonusiki, które tu jeszcze są. Generalnie trzeba zbierać te kamyki, bo nie pojawia się ich nie wiadomo ile, a zbierając w danym miejscu powodujemy, że coś nowego tam jest generowane. I czasami się uda, że wygeneruje nam dzbanek. A w dzbanku wiadomo, możemy mieć jakieś fajne artefakty, jak but albo czapka, bo to jest najważniejsze, to jest najbardziej przydatne. Ale tutaj się niestety nie udało. Dobra, 2 sekundki, 1 sekundka. I level 3. Dopiero mamy ile? 1/5 całej gierki. Tarcza, czyli migamy przez jakiś czas, nic nam kompletnie nie grozi. Możemy iść na pałę. Nie zabijamy nikogo, szkoda amunicji. No tu są takie malutkie żabki. Nowy przeciwnik. A nie da się jej stygować sprayem, a wracaj się nie we mnie tylko. Uff, myślałem, żeby nie być. Dobra. Ale poszedł mi cały spray. Wydygałem i zacząłem siekać niepotrzebnie. Czyli mamy pająki, ptaki, żabki małe, żabki duże. Tej się boję. Załatwimy ją. No, mój supercharger się spisuje na razie. Pierwsza możliwość się pojawiła pod dzbankiem, czyli kamyk.
takich miejscach nie dajcie się skusić tym dzbankom, bo prawdopodobnie stamtąd się nie da wyjść. No, tu jakbyśmy skoczyli, jesteśmy w kaczej dupie, tracimy życie. Generalnie zasada jest taka, że jak można iść górą, to się idzie górą. Tutaj też trzeba mega uważać i wycyrklować skoki, żebyśmy nie spadli do tej wody, bo już też będzie koniec. Znaczy strata życia, a potem zaczynamy bez czapek, bez butów i jest dupa blada. Jak wam się gierka podoba? Mega jest, mega zarypista. A, żaba, spadamy. I teraz nie wiem, czy będzie stąd wyjście. Jak stąd nie będzie wyjścia, jest wyjście, uff. Dlatego musiał stracić życie. Wcisnąć escape'a. No to by nie było fajne. Dobrze, to jeszcze sobie zabijemy. Dobra, tutaj musimy skoczyć z liany. Tylko po drodze trzeba by machnąć tą żabeczkę. Udało się. I jak najbliżej kaktusa i skok. Tarcza. Ciśniemy prosto. Nic mi się nie dzieje, nie tracimy amunicji. Idziemy, tarcza jeszcze nie miga, jeszcze przez chwilę będziemy mogli iść. Już zaczęła migać, trzeba uważać, ale mamy drugą, pięknie. Jeżeli tu można w ogóle mówić o sprincie, to nazwijmy to teraz sprintem do punktu końcowego. To się za bardzo pochyla, jak gam. Sorry. Ale chyba tak mam, jak się skupiam. Zjadło, no. Ale dużo łatwiej się takie gry gra po latach, w takim dojrzałym 41-letnim wieku, niż wtedy, jak się miało 10-11 lat. A nie, tarczę mam, co ja robię? Kurde, przecież mogę iść. W końcu spreja dorwaliśmy. Tutaj na górę chyba nie wiem, czy można skoczyć. Załatwimy tego ptaszka i zobaczymy, czy można iść górą. Czy to już jest taki końcowy punkt? Tak, końcowy punkt. I mamy kolejną tarczę. Mamy szczęście do tych tarcz, także ciśniemy. Ciśniemy, nie patrzymy na nic. Weźmiemy tylko. I kolejna tarcza. Pięknie. I jeszcze jeden dzbanek. Drugi jeszcze. Tu, proszę bardzo, spray. Kolejny spray. O, jesteśmy teraz wyposażeni na maksa. I tutaj trzeba skakać na pięty, trzeba uważać. Hopla, i się kończy tarcza, więc teraz musimy już zabić nasze ptaszki. Tak się przełączę na kamyki. Dobra. Tutaj znowu na piętkę. Nie zabić mi joysticku teraz. Udało się. Pięknie, pięknie Tomek. I tutaj dupa. Czapeczka zaczęła migać. O, i tutaj nowy przeciwnik, czyli takie bąbelki lecące z ziemi. To oczywiście nas rani. No patrzcie, jakiego mam zeza, ile kamyków poszło na marne. Nie wiem, po co ja ich w ogóle chcę rozwalić. Spróbujemy sobie tam zbierać jeszcze te kamyki. Te bąbelki trzeba puścić, żeby nas nie skrzywdziły. No i co, i level 4 będziemy mieli. Zebrać. Nie zdążę. 3 sekundy, 2, 1. Nie ma. Ale level 4 bez straty życia. Jest nieźle. Takie grubowe kolory. I doszły nam, nie wiem co za zwierzę jest, ja to nazywałem skorpionem. Czy to jest skorpion ten? Nie wiem, dotknęło mnie, cholera. Przełączymy się na spraya. Idziemy potem jeszcze jedno, może coś ciekawego się tam trafi. Jest tarcza. I o to chodzi. Ciśniemy. Może skokami będzie szybciej. Tam by się też przydało wejść na górę po ten dzbanek. Może coś ciekawego tam będzie. Tarcza nam się kończy właśnie. Ale mamy następną. Mam dzisiaj mega szczęście do tych tarcz. Napięty. Dałeś za pierwszym razem. I
pełno skorpionów. Ale mamy tarczę, mogę nie zabijać. Kurde, straciłem czerwony rozpylacz. Przemieszamy się na kamyki. Teraz oknę kaktusami. Bąbelków z wody jeszcze tam na dole. I wracamy się po dzwonuszek, który było tarczą. Zajebiście. No to ciśniemy dalej. Jeszcze może sobie na to spadnie. Tam jest jeszcze jeden dzwonek. Spray. Też się przyda. Tarcza jeszcze... O, już miga. Chciałem właśnie powiedzieć, że tarcza jeszcze nie miga i możemy cisnąć, ale już zaczęła. Musimy bąbelki przepuścić. No, bąbelka też się da kamieniem rozwalić. Ale jaja. Czekam, aż przeleci i skaczę. Kurde, grając na graberze nie mam odsłuchu muzyki ani efektów dźwiękowych z gierki. Średnio mi to tak pasuje, ale nic nie poradzimy. Chyba, że o czymś nie wiem, że można mieć odsłuch. Kurde, fajnie byłoby, jakby się udało przejść gierkę dzisiaj. To będzie wtedy walkthrough, a jak nie, to będzie long play. No, tam jest stok kamieni. Udało się. W locie jeszcze załatwiliśmy ptaszka. Tutaj jest skorpionik. Chyba tak go nie trafię. Przydałaby się czapka albo buty, ale to jest dosyć... O! Dynamit! Ale to jest dosyć rzadko generowane. Wystarczy. Nie, tych tarcz już dzisiaj było z 10, nie więcej. I popatrzcie, możemy sobie przejść przez kaktusa. Tutaj sobie wrócimy jeszcze po to. Dodatkowe życie, też pięknie. Bo już jak wspomniałem wcześniej, jak się raz zginie, to potem te życia już lecą jedno za drugim. O, jeszcze jedno. Tylko nie dodało na kipka. Ciekawe, czy zapamiętuje, że mamy więcej życia, wyświetla mniej, czy po prostu jest bug w programie i zatrzymuje się na tych 7 życiach. I to już będzie chyba koniec planszy teraz, bo już taka kropka jest mniej więcej w 1/3 odległości. Jest. Ale tutaj też trzeba uważać, bo można się zdupcyć na sam dół i już nie wyjdziemy stąd. Nie ma wtedy opcji wyjścia. Lepiej przeskoczyć. Weszło nam jakieś... Nie! Ale głupio czapkę zużyłem. No, tarcza. Popusimy się. No, o, i teraz będziemy sobie mogli zbierać wszystkie rzeczy, nie bacząc na te jakieś takie stożkowate cosie i nie bacząc na bąbelki. Kamienie, jak już wiecie, już wielokrotnie mówiłem, przydadzą się. Ach, zmarnowałem czapkę, ale to zdupiłem. Mogę się nie ruszyć. No to już się nie połaszę. Ok, mamy 2 buty, nie mamy czapki. Teraz jak nas coś dotknie, wow, to nie żyjemy. Teraz te skorpiony, jak zauważyliście, zajebiście szybko biegają. To jest taki kolejny poziom utrudnienia we Fredzie. Max szybko zasuwają. O, tutaj już 2. No i tutaj się zaczynają już te levele ciężkie robić. Trzeba już uważać, tym bardziej, że nie mamy czapki. Zostały tylko buty do wody. Gumowce. Proszę, proszę, żeby to była czapeczka. Proszę, proszę. Stop kamieni z wypy. Stok, czyli taki jedno pełne opakowanie, to nomenklatura z Minecrafta, którego namiętnie ciupie moja córka. Chyba z tych czubków, taka biała końcówka, która na nich jest, ta woda kapie jeszcze, no właśnie. Dobra, jeden załatwiony.
Jest, udało się. Teraz już nie ma co. Trzeba wszystkich przeciwników, którzy mogą nam cokolwiek zrobić, zabijać, bo... Przeleczymy się na spray, bo możemy zginąć. A teraz jak znalazł tarczę. Chociaż wolał czapkę. Czapka daje nam lepsze niż speedrun, bo w awaryjnych sytuacjach się włącza, tutaj mamy tylko na daną chwilę. I jest czapeczka. Udało się wybłagać. I troszkę się pewnie już czuję, jakby się coś miało stać. Uf. No kurde, na trzecie czapki poszło się rypać. Proszę, jeszcze jedna czapka. Zajebiście. Przełączymy się na spraya. Mamy jeszcze jednego. Przydałby się już koniec planszy powoli. Kamerę też trzeba włączyć. Udaje się. O. Na tych sobie może włączymy spray, jak będziemy skakać w dół. Ale nie będziemy ich zabijać. Oni dochodzą do tej trawki. Szkoda marnować amunicję. Kurde, wystraszyłem się i pociągłem joystick, bo myślałem, że spadnę do wody. Chciałem od razu wyskoczyć, a się okazało, że spadłem na stały ląd i wpadłem w drugą stronę do wody. Teraz na piętce, do góry i bum. Kurde, koniec levelu. Gdzie jest koniec levelu? Czyli miga czapka jest moja ostatnia. Na górze mamy dzbanuszek. Trzeba się tam udać na chwilę. Aha, i też istotna taka informacja, we Fredzie możemy się cofać. Niezbyt daleki obszar, ale możemy tam na jakiś tam odległość. Jest czapeczka, jest, po prostu jest czapeczka. Jest czapeczka. To się morda cieszyć, bo to jest najważniejszy przedmiot. Mogliśmy sobie spokojnie spaść. Pełnego stoka przed chwilą, że ta czapka się nie wzięła, bo nie widzę dodatkowej. No nawet nie żartujcie, bo nie przeuważyłem. Dobra, tu jest... nie ruszam się. Tutaj za dużo kapie, za dużo leci spod wody. Przeczekamy sobie te 17 sekund. Kamieni mamy w ciur, więc nie potrzeba. I przeczekamy sobie. 10. I jesteśmy w połowie Freda. Mniej więcej. Zobaczymy, czy się uda przejść. 500 jeszcze. 4. 3. I podkusiło mnie, widzieliście? I straciłem czapę do końca. Co za... Poziom 6.
nie mamy czapki. Teraz jak czegoś dotknę, to jest dupa, bo chyba mnie podkusiło. Może tutaj na czapeczkę wyleci. Zasada główna. Zawsze jak się da chodzić górą. Więc idziemy górą. Ale teraz chyba nie doskoczę. I zginąłem. I widzicie? I o tym mówiłem. I w pizdu. Wszystkie przedmioty się poszły walić. I teraz trzeba już mega uważać, czyli teraz się zacznie częste stracanie z życia. I chyba o przejściu Freda mogę już zapomnieć, bo jestem głupim debilem i poświęciłem sobie czapkę w nieodpowiednim momencie. Och. Ale nic, nie poddajemy się. Jest tam 7 żyć, więc może coś się uda wypłodzić jeszcze. Tylko jak na przykład teraz tu będzie kaktus, to jest dupa. Jest czapka, jest czapka. Moje modły zostały wysłuchane. Teraz kwestia, czy spadnąć na dół po ten dzbanuszek, bo teraz wszystko z dzbanka może być na wagę złota. Bo nie wiemy tak naprawdę, co tam dalej będzie. Czy będzie się dało dołem iść? Tarcza się kończy. To znowu na początek planszy. A tego byśmy bardzo nie chcieli. Teraz chyba tego się nie da przeskoczyć tutaj. Tylko jakby doskakał normalnie, to tak wskoczy mi chyba na lianę. Więc trzeba podejść na samą górę i odbić się główką. O, w ten sposób. Dzięki temu nie spadliśmy do wody, bo tak by był za duży łuk. Ciepło się robi, bo kurde, nie mamy za bardzo osłonek. Na górze tam są dwa dzbanki, ale niestety idziemy dołem i dupa. Tutaj pewnie trzeba skakać na piętę, bo dosyć duża odległość widzę jest. Próba. Hop. Jest. Udało się. Jeszcze raz coś mogę dotknąć, no bo ten ostatni skrawek czapki mi został, ale chciałbym tego uniknąć, bo czapka na bank się przyda w innym miejscu. Tutaj kaczuszkę mamy po drugiej stronie, trzeba ją zgładzić. Tylko boję się jeszcze skakać, poczekamy. Wraca, góra i w prawo. Tutaj przejdziemy na styk. Mamy ostatnie 3 kamienie. Po prostu jest mega źle. Ostatni kamyk użyję teraz na ten dzbanek. Tylko jak tam się okaże, że jest kaktus, to jesteśmy w niezłej dupie, tym bardziej, że tam teraz lata ptaszek. Spróbujemy. Tu najpierw tego sobie zabijemy sprayem. Włączymy spray. Teraz trzeba by skoczyć tak, żeby się nie nadziać na tego ptaszka. Ja bym skok zrobił stąd. Fu, udało się. Mamy spraya dodatkowego. Cienko to już widzę. Myślałem, że dojdę dalej. Że przyszpanuję na żywca, jak daleko potrafię dojść, ale tu potem jeszcze strzelać frajerzy. Nie, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj. Ale pic, widzieliście to? Fu. Mega pizza miałem. Teraz przeprawa nad wodą po lianach. Tylko mamy tutaj jeszcze pajączki. I nie te.
trafiłem. Nie mamy czapki. Teraz jedno zdobcenie i zaczynamy cały kurde level od nowa. A tak chciałem przejść. Na żywca. I tam jeszcze ptak lata. Kurde felek. Cofnąć. Obrót, strzał. I nie mamy żadnego kamienia i mamy połowę spraya. Jak się da, to chodzimy górą, pamiętajcie. Przecież na dole był dzbanuszek, ale byśmy tego... Nie, przecież możemy wejść po tym, po polianie. Jest tarcza. Dzięki. Jesteśmy już prawie tam na tej kropeczce, czyli będzie... O, tu jest przejście lewego. Na razie mamy tarczę, więc mogę skoczyć z tym strzelaniem, ale teraz już trzeba uważać. 14 sekund trzeba wytrzymać. Nie będę może teraz gadał, gdzieśmy trafili. 9. Pięć. 4. 3. 2. Jest, udało się. Level 7. Ale bez niczego, to nie? Nie mamy nic kompletnie do ochrony. Kamienie. Jest tutaj. Stać. To teraz gdzie my spadniemy? Musielibyśmy, jak on będzie przy kaktusie, wtedy spadać. Musimy się wstrzelić w tą amplitudę skoków i ruchów gościa. Leci, to ciśniemy w bok. I od razu skar. Widzicie, jak kurwa. I od nowa. Przed chwilą stał przy tym z lewej strony chyba z 5 sekund, a teraz jak na złość. Udało się. Lecimy i skocz. Udało się. Proszę, żeby to była czapeczka. Błagam, czapeczka. Bez czapeczki to tutaj Tomek za daleko nie dojdziesz. Nie dojdziesz za daleko. Teraz nie wiem, czy można spadać na dół. Czy będzie możliwość wydostania się potem stamtąd, jak się pokusimy na dzbanek. No ale byłoby ducha, bo tu jest kaktus. No to niestety dzbanek musieliśmy opuścić. Mniej rzeczowo mówię, ale musicie wybaczyć, bo już teraz się strasznie skupiam, żeby nie zginąć, bo tutaj zginięcie będzie już bardzo ciulate. Sprajik. Tutaj też na piętki trzeba się ustawić. I skok. Że nie wróżę sukcesu i to będzie chyba już ostatni level, w którym jestem i już gram nerwowo, już nie przeczytałem, tylko skakałem na pałę i oczywiście ptaszka musiałem skoczyć. Już się nerwy włączają, już by się chciało wszystko za szybko zrobić i jeszcze kulka wyskoczy. Leć. Leci. Znowu się pospieszyłem. Dwa ostatnie życia, także więcej wam chyba nie zaprezentuję.
każdym bądź razie gierka jest przecudowna i na pewno nie odpuszczę i spróbuję ją jeszcze raz przejść. Jeszcze raz przejść, już dla własnej satysfakcji. Nie będę nagrywał kolejnego filmiku z walkthrough. Wystarczy ten long play. Stój. No i nie mamy żyć. Dobra, dzięki, jeżeli ktoś wytrzymał cały materiał, bardzo dziękuję. Jeżeli przewijał, to też dziękuję. Jeżeli ktoś jakimś fanzolonym cudem nie grał w Freda, to musi spróbować. Dzięki za oglądanie. Hej. Jeżeli materiał się podobał, standardowa łapka w górę i oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Na razie.